Napaść na niepełnosprawną kobietę. Areszt dla trzech osób łódzkie. Areszt za napaść na niepełnosprawną kobietę. Na trzy miesiące trafią do aresztu dwie kobiety i mężczyzna, którzy w nocy weszli do mieszkania niepełnosprawnej 56-latki i, używając siły fizycznej, zabrali jej portfel z pieniędzmi. Napastnicy to mieszkańcy Kutna w wieku od 35 do 46 lat. Za rozbój grozi do 12 lat więzienia. Kilka dni temu, około godzina. trzy w nocy, oficer dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie od 56-letniej niepełnosprawnej kobiety, która powiadomiła, że została pobita i okradziona we własnym mieszkaniu. Według relacji zgłaszającej, spała już, gdy ktoś zapukał w okno jej mieszkania. Kobieta była przekonana, że to jej syn, dlatego otworzyła drzwi. Wówczas do lokalu weszły dwie znane jej kobiety i mężczyzna, którzy siłą zaciągnęli ją do pokoju. Tam została przez jedną z kobiet uderzona kilka razy w twarz, w wyniku czego upadła na ziemię. W tym czasie druga z kobiet zabrała jej portfel z pieniędzmi. Mężczyzna stał wówczas w drzwiach na tak zwane. czujce. Przekazała papsz poniedziałek pod komisarz. Edyta Machnik z komendy policji w Kutnie. Pokrzywdzona nie odniosła większych obrażeń i po wyjściu napastników od razu zadzwoniła na policję. We wskazane miejsce pojechali policjanci, którzy ustalili dane sprawców. W piątek cała trójka została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanym zarzuty rozboju. W sobotę, na wniosek prokuratora sąd zdecydował, że sprawcy spędzą w areszcie najbliższe trzy miesiące. Za rozbój grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.